z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Dopiero po jakimś czasie dotarło do mnie, co ma tak naprawdę na myśli marszałek Hołownia, mówiąc o tej zamrażarce. A wy, drodzy widzowie, wiecie, co się za tym kryje? Prorocze słowa George'a Orwella wypełniły się. Są już pierwsi skazani za myśl o zbrodnię w Polsce. Before this declaration, fiducia supplicant. We bless anybody that says bless me father. Yes. We never discriminated. Bunt wśród biskupów katolickich narasta. Co jest powodem tak silnego oporu części hierarchów wobec papieża? Ksiądz Roman Kneblewski powraca na ekrany, a na koniec niesamowite odkrycie w Izraelu. Zapraszam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie na naszym, Waszym kanale Trudno Być Katolikiem, ale warto. Nazywam się Maciej Świerzyński, a to jest kolejny odcinek z serii Podane na świeżo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dodaliśmy do nazwy naszego kanału frazę "ale warto". Stwierdziliśmy, że jest to właściwe dopełnienie komunikatu, który chcemy wszystkim przekazać. Jeśli podoba się Wam to, co robimy, gorąco zachęcam do wsparcia rozwoju naszego kanału na www.patronite.pl lub w dowolnie wybranej przez Was formie. Linki podaję pod filmem. Inni tylko gadają, a my działamy. Otworzyliśmy sklep z katolickimi książkami. Za nami pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny. Pojechaliśmy do Francji, do Paryża, pokazać Wam, jaka jest tam sytuacja z katolicyzmem. Oraz regularnie wstawiamy wysokiej jakości treści na kanale YouTube i innych mediach społecznościowych w miarę możliwości. A wszystkim tym, którzy nas wspierają, wielkie Bóg zapłać. Bez Was to wszystko, co się tutaj dzieje, nie byłoby w ogóle możliwe. Brońmy razem wiary katolickiej i poczętego życia. Moje gratulacje. Wbrew wszelkim przeciwnościom zostałeś poczęty jako nowa istota, człowiek. I w zaledwie 9 miesięcy staniesz się w pełni gotowy, aby opuścić bezpieczne miejsce przy sercu twojej matki. Niesamowite. Jesteś cudem. Przyjęcie zapewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym. Z tym faktem w polskim Sejmie polemizować będą przedstawiciele Mordoru, czyli koalicja rządząca. A przypatrywać się temu spektaklowi śmierci będzie uważający się za katolika marszałek Hołownia. Zatem w najbliższym czasie, moi drodzy, dojdzie do batalii o prawo do życia dla nienarodzonych, ponieważ koalicja rządząca z Tuskiem na czele zrobi wszystko, aby to prawo dzieciom odebrać. Patrząc na ten haniebny spektakl, zastanawiam się, jak nisko musi upaść dzisiejszy człowiek, aby pozbawić ochrony bezbronnej istoty, dziecka. Winnymi takiego stanu rzeczy są nie tylko ci, którzy promują cywilizację śmierci, ale my wszyscy, którzy siedzimy cicho. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, stoisz po stronie życia. Projekt ustawy zezwala na zabijanie dzieci do 12 tygodnia życia. Przypomnę, że wtedy bije już serce, a malec posiada pierwsze receptory bólu, które pojawiają się już w 7 tygodniu życia płodowego dziecka. Zezwala na zabijanie dzieci w wyniku czynu zabronionego do 18 tygodnia ciąży. Wtedy dziecko mierzy około 25 cm i waży około 400 gram. Chwyta pępowinę, fika, koziołki oraz się kciuk. Mama może wyczuć łokieć, nóżkę lub główkę dziecka. Dalej zezwala na zabijanie dzieci do końca ciąży, jeśli zagrożone jest życie matki. Niestety ustawodawca pod pojęciem zagrożone jest życie matki ma na myśli stan psychiczny również matki, który, jak wiecie, można dowolnie interpretować, czyli powodem mogą być na przykład stany depresyjne, a może tylko złe samopoczucie. Ustawa zezwala również na zabijanie dzieci do 24 tygodnia, jeśli jest podejrzenie choroby. Za 4 tygodnie dziecko uzyska zdolności do życia poza łonem mamy. Propozycja ustawy dalej instruuje, że dziecko można zabić nawet do 40 tygodnia ciąży, jeśli choroba dziecka jest nieuleczalna i nie daje rokowań na normalne funkcjonowanie. No to oznacza, że można to dziecko zabić przed samym porodem. Sami wiecie, zwracam się tutaj do rodziców, jak często aparatury mylą się w swoich ocenach i dziecko rodzi się zdrowe.
Żeby było łatwiej przekonać nieprzekonanych do mordowania dzieci, ustawodawca używa określenia płód zamiast człowiek. Bo przecież bezosobowy płód można przecież łatwiej eksterminować, pozbawić życia. To nienarodzone dziecko jest człowiekiem, a lekarz, który dokonuje tego haniebnego aktu, nim nie jest. W 1951 roku, kiedy kraj zniszczony był wojną i stalinizmem, urodziło się około 800 tysięcy dzieci. W 1983 roku, kiedy trwał jeszcze stan wojenny, urodziło się około 700 tysięcy dzieci. W 2023 roku w Polsce po-covidowej urodziło się zaledwie 300 tysięcy dzieci. Wymieramy jako naród. A rząd zamiast temu przeciwdziałać, wymieranie to wspiera. Żeby tego było mało, Tusk zapowiedział również zniesienie recept na pigułki dzień po, które zwolennicy mordowania dzieci nazywają antykoncepcją awaryjną i mówią o nich lek. A nie jest to lek. Jest to nic innego jak środek chemiczny, którego funkcją jest doprowadzenie do śmierci dziecka. Pigułki te zabijają, lecz na bardzo wczesnym etapie, także nawet matka może nie być świadoma, że miała pod sercem dziecko. Warto przy tej okazji podziękować za obronę życia wolontariuszom z Fundacji Pro Prawo do Życia czy Fundacji Życie i Rodzina poprzez wsparcie na przykład. Linki podaję w opisie odcinka. Myśl o zbrodnia to określenie pochodzące z powieści Rok 1984 George'a Orwella. Oznaczało ono przestępstwo polegające na myśleniu niezgodnym z linią partii. Taką myśl o zbrodnię popełnił pan Mariusz Dzierżawski, członek zarządu Fundacji Pro Prawo do Życia, za co został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w Gdańsku na rok ograniczenia wolności oraz 15 tysięcy złotych. A za co? A za cytowanie badań naukowych podczas kampanii Stop Pedofilii. W ramach tej kampanii fundacja informowała opinię publiczną o wynikach badań naukowych, które dowodzą, że najwięcej pedofilów jest wśród homoseksualistów. Badanie przeprowadzone przez doktora Timothy Joe J. Daly i Family Research Council z siedzibą w Waszyngtonie potwierdziło to, co policja i psychiatrzy wiedzą od dziesięcioleci. Istnieje silny związek między męskim homoseksualizmem a pedofilią. Raport zatytułowany Homoseksualizm i wykorzystywanie seksualne dzieci pokazuje, że podczas gdy homoseksualni mężczyźni stanowią mniej niż 3% dorosłej populacji mężczyzn, popełniają nieproporcjonalnie częściej przestępstwo molestowania seksualnego dzieci. Badanie to twierdzi, że te 3% homoseksualistów jest odpowiedzialne za 30% przestępstw. Najwidoczniej sędzia Mariusz Kaźmierczak, który wydał taki wyrok, nie kierował się w swoich osądach wynikami badań, lecz retoryką nowomowy promowanej przez tęczowe środowiska, dla których mówienie prawdy jest mową nienawiści, oczywiście. Przypomnijmy, że same środowiska LGBT otwarcie wyrażają swój pozytywny stosunek do seksu z dziećmi i działają na rzecz legalizacji pedofilii, chcąc przeforsować określenie tak zwanej pozytywnej pedofilii. Straszne to jest. W postchrześcijańskiej Europie tylko episkopat polski i węgierski wyraził swój sprzeciw w stosunku do najnowszej deklaracji Fiducia Supplicans, która w swojej wymowie daje furtkę do błogosławieństwa par jednopłciowych. Inaczej było w Afryce, gdzie ta deklaracja spotkała się z silnym oporem całego kontynentu. Jest to pierwszy taki przypadek w historii Kościoła. No a jak ten opór skomentował nasz papież Franciszek? Specjalnym przypadkiem są Afrykanie. Dla nich homoseksualizm jest czymś złym z kulturowego punktu widzenia. Nie tolerują tego. A więc według was, kto jest bardziej katolicki w swych poglądach? Postępowy papież Franciszek czy zacofani biskupi z Afryki? Warto tutaj przypomnieć, że Kościół katolicki nigdy nie potępiał osób o skłonnościach homoseksualnych, lecz zawsze i wszędzie ich nieczyste czyny, bo każdy z nas nosi piętno grzechu pierworodnego. Niestety obecna narracja miesza te pojęcia, wywołując zamęt. Pamiętajmy, że amerykańskie towarzystwo psychiatryczne zdjęło klasyfikację homoseksualizmu jako zaburzenia psychicznego dopiero w 1973 roku pod naciskiem zboczonych moralnie i nie tylko ideologów. Kościół katolicki zawsze błogosławił każdego, kto o to prosił, niezależnie od płci, rasy czy orientacji seksualnej, bo wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. Każdy z nas ma prawo do spowiedzi, komunii świętej i mszy świętej. A więc po co ta deklaracja? Czy po to, aby nas katolików oswoić z grzechem? Papież Franciszek twierdzi, że deklaracja ma na celu włączenie, a nie dzielenie. No to papieżowi to najwyraźniej nie wyszło, bo właśnie Kościół podzielił.
Ci, którzy gwałtownie protestują, należą do małych grup ideologicznych, powiedział dalej Franciszek w włoskiej gazecie La Stampa. Dodał następnie, że nie jest zaniepokojony ryzykiem oderwania się konserwatystów od Kościoła katolickiego z powodu jego reform. Mówi dalej, musimy im to zostawić iść dalej i patrzeć w przyszłość. My, katolicy, którzy wyznajemy to, co zawsze wszędzie i przez wszystkich było wyznawane, jesteśmy dla papieża mniej ważni niż pary homoseksualne. A kto w Polsce jest zadowolony z tej deklaracji? No, na przykład ojciec postępowy Maciej Biskup i Fundacja Wiara i Tęcza, zrzeszająca chrześcijan LGBT+. Bojkotują oni katolickie stanowisko episkopatu i apelują, aby słuchać Watykanu, tym samym nie słuchać episkopatu. Zaraz, ojcze Macieju, przecież to jest akt nieposłuszeństwa. Wy moderniści i progresiści mówicie grzech nieposłuszeństwa. Ów zakonnik twierdzi, że stanowisko rzecznika konferencji Episkopatu Polski nie jest wypowiedzią całego episkopatu. Ojcze Macieju, właśnie, że jest, bo to jest funkcja rzecznika. Publicznie od stanowiska episkopatu odcina się i to nie dziwi wcale. Dzielny, niedzielny prymas Wojciech Polak, mówiąc, że nie było to z nim konsultowane. No, czyli żeby prawda była prawdą, musi być najpierw konsultowane z prymasem. A papież twierdzi, że on nie dzieli, tylko łączy. Zwracam się do was, drodzy widzowie, z prośbą o podsyłanie w komentarzu lub mailem pozytywnych aspektów pontyfikatu papieża Franciszka. Pozbieram to wszystko i przygotuję na ten temat odcinek. A więc policzmy razem wszyscy, ile tych dobrych rzeczy w pontyfikacie papieża Franciszka było. Na wstępie pragnę, księże biskupie drogi, z całego serca dziękuję za zdjęcie zakazu wypowiedzi medialnych. Przedwczoraj to był dla mnie jeden z najszczęśliwszych dni w życiu. Bo to jest moje właściwie życie duszpasterskie, mój świat. I także z serca księdzu biskupowi dziękuję. Starożytne tabliczki to nie tylko niezwykle interesujące zabytki, ale też bardzo cenne źródło wiedzy dla archeologów i nie tylko. Przedmioty te bardzo często zawierają inskrypcję, dostarczając informacji dotyczących minionych czasów. I tak też było w 2021 roku, kiedy naukowcy znaleźli napis liczący ponad 1500 lat, który wspomina imię Pana Jezusa. Artefakt odkryto we wsi Eit Ahiba, położonej w dolinie Jezreel w północnym Izraelu. Co ciekawe, według eschatologii chrześcijańskiej region ten uznawany jest za miejsce ostatecznej bitwy, czyli Armagedonu. Po dokładnym badaniu tabliczki z Doliny Jezreel, archeolodzy odkryli, że widnieje na niej napis: Chrystus zrodzony z Maryi. Oto dzieło najbardziej bogobojnego i pobożnego biskupa Teodozjusza oraz nędznego Tomasza. Zostało zbudowane od podstaw. Ktokolwiek tu wejdzie, niech się za nich modli. Słowa zostały wyryte w języku greckim. Artefakt znajdował się w miejscu drzwi wejściowych do budynku, datowanego na koniec V wieku naszej ery. Jest zatem jasne, że budynek był kościołem. Teodozjusz, którego wspomina tekst jako fundatora świątyni, był jednym z pierwszych biskupów chrześcijańskich w Bizancjum. Kim był w tym przypadku Tomasz? Nie wiadomo. Zawsze się zastanawiam, jakie to jest uczucie odkryć coś tak niesamowitego. Budujmy naszą katolicką świadomość. Słuchajmy mszy wszechczasów i odkrywajmy swoją prawdziwą katolicką tożsamość. Jeśli chcecie poznać przyczyny kardynalnych zmian w mszy katolickiej, jak to się stało, jakie było tło i podłoże tych zmian, serdecznie polecam książkę Rent wpada do Tybru, a wszyscy inni, którzy chcą dowiedzieć się, czym w ogóle jest msza, polecam książkę Msza Święta. Pojawiają się one teraz na ekranie. Pod filmem również link do nowości, jakie pojawiają się u nas na sklepie. W naszym sklepiku pojawił się również film Ukryty Skarb Kościoła, nasz film dokumentalny na płycie DVD. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z Panem Bogiem.